Inflacja rozkręca się coraz bardziej. Stopy procentowe ani drgną, a nasze oszczędności topnieją w zastraszającym tempie. Co zatem robić w przypadku, kiedy mamy na swoim koncie nieco grosza i nie chcemy przeznaczyć go na wino, kobiety i śpiew? W dzisiejszym wideo postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto oszczędzać podczas inflacji. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Od początku roku 2021 inflacja coraz bardziej przybiera na sile. W maju 2021 ma ona klarować się w granicach 4,5% i wszystko wskazuje na to, że ten stan rzeczy nie zmieni się szybko. Polityka zerowych stóp procentowych i kolejnych programów socjalnych sprawia, że siła nabywcza pieniądza stale spada. Oznacza to, że za nasze pieniądze możemy kupić coraz mniej, ponieważ ceny rosną coraz szybciej. Co gorsza, przez wcześniej już przywołane skrajnie niskie stopy procentowe, lokaty bankowe stały się produktami gwarantującymi stratę. Tysiące więc osób wyciągnęło i nadal wyciąga pieniądze ze swoich kont bankowych, nie wiedząc za bardzo, co z nimi robić. Jedni kupują mieszkania, inni złoto, a jeszcze inni szukają szczęścia w kryptowalutach. W dzisiejszym jednak odcinku nie będziemy zastanawiać się, w co inwestować w 2021 roku, bo wideo na ten temat powstało już jakiś czas temu i możecie je sobie obejrzeć. Link macie, o, tutaj, u góry. Dziś jednak zastanowimy się nad innym problemem. Otóż, czy warto oszczędzać w czasie inflacji? To pytanie jest bardzo istotne. Dlaczego? Już tłumaczę. Ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani wręcz informacjami, że inflacja szaleje, że trzeba inwestować, że nie opłaca się trzymać pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, że za chwilę nasze pieniądze będą nic nie warte itd. itd. Odnieść można wrażenie, że posiadanie jakichkolwiek pieniędzy jest czymś nieodpowiednim i są one niczym gorący ziemniak, który parzy nas w dłonie i musimy się go jak najszybciej pozbyć. Wiele osób więc inwestuje, ale wiele osób dochodzi również do zdania, że nie warto posiadać jakichkolwiek oszczędności i lepiej wszystko od razu wydać. Ba, mało tego. Inni idą jeszcze krok dalej i dochodzą do wniosku, że skoro inflacja szaleje, warto zadłużać się po uszy, bo przecież inflacja zdewaluuje im dług. I o dziwo, jest logika w tym pokrętnym myśleniu. Niemniej jednak, tego typu retoryka ma na celu jedno – podkręcić jak najmocniej koniunkturę, napędzając tym samym gospodarkę. Wyobraźcie sobie sytuację, w której wszyscy na raz przestają wydawać i akumulują kapitał, ponieważ mamy wysoką deflację, która jest odwrotnością inflacji i sprawia, że z roku na rok możemy kupić za nasze pieniądze coraz więcej dóbr. Co w takiej sytuacji się dzieje? Nikt nie bierze kredytów na nowy sprzęt, nikt nie kupuje mieszkań, nie inwestuje, a wszyscy jedynie oszczędzają. Taki stan rzeczy doprowadziłby w krótkim czasie do sytuacji, w której konsumpcja zostałaby mocno ograniczona. Czy na tym zależy wielkim koncernom? Czy na tym zależy politykom? Oczywiście, że nie. Dlatego stosując bicz inflacji, naganiają ludzi do działania. To prowadzi do wyrobienia w sobie określonych postaw, takich jak właśnie nieprzywiązywanie uwagi do finansów, brak dyscypliny wydatkowej i konsumpcyjny styl życia, który prowadzi do zadłużenia. Osoby oszczędzające coraz częściej nazywane są skąpcami, którzy żałują sobie wszystkiego i nie korzystają z życia. Powtórzę teraz moje pytanie. Czy warto więc oszczędzać w czasach inflacji? Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, odpowiedź brzmi przecząco. Postaram się jednak pokazać Wam drugą stronę tego medalu. Osoby oszczędzające i akumulujące kapitał co do zasady są ludźmi zorganizowanymi. Wiedzą, jakie są ich wydatki, ile zarabiają i ile mogą odłożyć. Zakładają sobie cele do realizacji, które starają się osiągnąć. Myślą przyszłościowo, wiedząc, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że kiedyś mogą przyjść gorsze czasy i wtedy zgromadzony kapitał może się przydać. Tak samo zresztą może się on przydać w momencie niespodziewanego wydatku, który może na nas spaść niczym grom z jasnego nieba.
Popsuty samochód, utrata pracy lub niespodziewany wydatek nie wywołuje u nich migotania przyciągów i nie zawala ich finansów. Kolejną sprawą są niespodziewane okazje, jakie podsyła nam życie. Każdy z nas miał na pewno w swoim życiu taką chwilę, kiedy widział sporą okazję, która wręcz prosiła się o wykorzystanie. Ci, którzy mieli odłożony kapitał, ją wykorzystali. Ci, którzy pieniędzy nie mieli, no cóż, obeszli się smakiem. Pamiętajcie, szczęście zdarza się wtedy, kiedy okazja spotyka się z przygotowaniem, a osoby oszczędzające są zazwyczaj przygotowane. Oszczędzanie więc nie jest jedynie akumulacją środków, a pewnym stylem życia, który dość mocno stoi w opozycji do otaczającego nas świata, który krzyczy wręcz: wydaj wszystko, wydawaj więcej, zadłużaj się ile tylko możesz, jutra nie będzie, a gdy pojawi się problem, wtedy będziesz się martwić. Oczywiście oszczędzanie ma swoje określone granice i jeżeli ktoś jest drugim Ebenezerem Scrooge'em z opowieści wigilijnej, to oczywiście mocno przesadza. Niemniej jednak w mojej ocenie wartości wyznawane przez osoby oszczędzające są lepsze niż te, które wyznają osoby nie przejmujące się swoimi wydatkami. Oczywiście smuci mnie fakt, że dla oszczędzających przyszły ciężkie czasy. Inflacja jest strasznym podatkiem, jaki musi zapłacić każdy, kto posiada gotówkę. Wiem jednak, że masa z osób oszczędzających radzi sobie z tym problemem. Kupno złota, wymiana rodzimej waluty na inną, czy nawet kupowanie nieruchomości po okazyjnych cenach to tylko kilka z opcji w arsenale oszczędzających. Ba, mało tego, nawet kryptowaluty mogą zabezpieczyć wasze oszczędności przed inflacją. Ja sam trzymam sobie część swoich oszczędności właśnie w krypto na 5% lokacie, z której mogę w każdej chwili wyjąć swoje środki. Przypominam wam, że lokata bankowa daje w tej chwili 0,1%. Opcji obrony naszych ciężko zarobionych pieniędzy jest więc sporo. Wystarczy jedynie trochę edukacji, która jest dostępna w internecie zupełnie za darmo. Wystarczy po nią sięgnąć. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość i nakłoniło do pewnej refleksji. Jestem ciekaw, czy jesteście podobnego zdania. Zostawcie komentarz pod tym wideo o treści oszczędzam, jeżeli jesteście typem osoby oszczędzającej, lub wydaje, jeżeli jest inaczej. Zobaczymy, których komentarzy będzie więcej. Zachęcam was również do podesłania tego materiału swoim znajomym, jak również pozostawienia komentarza z pomysłem na nowe wideo. Kto wie, być może to właśnie twój pomysł stanie się zalążkiem nowego materiału. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.